Szczeciński sierpień 1980 to masowe strajki zakończone historycznymi porozumieniami. Jak to wtedy wyglądało? Czy Szczecin działał normalnie? Czy ludzie strajkowali w całym mieście? Tak naprawdę wszystko zaczyna się 18 sierpnia w poniedziałek. To wtedy w stoczni Parnica, która jest tutaj nieopodal, robotnicy, stoczniowcy przerywają pracę, nie przystępują do pracy i myślą o tym, żeby rozszerzyć zasięg tego strajku. Łódką przeprawiają się do stoczni imienia Adolfa Warskiego, bo tak ona się wtedy nazywa. I tutaj po przerwie śniadaniowej także stoczniowcy decydują się na przystąpienie do strajku. Więc możemy powiedzieć, że jest to taka kula śniegowa i strajk będzie się rozszerzał na inne zakłady w mieście. Zatrzyma się komunikacja miejska, także wszystkie inne zakłady komunalne i w szczytowym momencie to będzie ponad 300 zakładów, które w Szczecinie strajkują. To znaczy, że miasto się właściwie zatrzymuje kompletnie i nie działają żadne usługi miejskie. Poza tym jest to widoczne, strajk, protest jest widoczny na zewnątrz także. Robotnicy wywieszają transparenty, informują o tym, że solidaryzują się ze stoczniowcami Gdańska, z ich protestem, ale także formułują już pierwsze postulaty, które widać na transparentach, na płotach także. Ostatnio słyszałem, że Szczecin był jednym z miejsc, w którym odbywały się strajki. Ale czym protesty w naszym mieście różniły się od buntu w innych miastach? Szczecin ma swoją specyfikę. Przede wszystkim dlatego, że trwa pamięć o grudniu 70 roku. Wtedy również stoczniowcy, robotnicy nie tylko zastrajkowali, ale wyszli na ulicę miasta. Trwa pamięć o ofiarach grudnia 70. Jeden z postulatów to jest upamiętnienie tych, którzy wówczas zginęli. To jest jeden z takich elementów. Drugi to jest skala tego protestu. Mamy ponad 300 zakładów, które protestuje. Ten strajk obejmuje właściwie całe miasto i nie wszędzie, nie zawsze, nie w całej Polsce jest to w tak ogromnej skali. Właściwie możemy porównywać tylko Szczecin z Gdańskiem, jeżeli chodzi o zasięg tego strajku i powszechność tego protestu. Stocznia dla Szczecina jest ważna, w tamtym momencie szczególnie ważna, także ze względu na siłę i na liczbę zatrudnionych, ale także ze względu na legendę protestu i pamięć o tym, co działo się niedawno, bo 10 lat wcześniej. Strajki zakończyły się porozumieniami. Z tego co wiem, komunistyczna władza nie lubiła kompromisów. Co skłoniło ją do podjęcia rozmów ze strajkującymi? Każda władza niedemokratyczna jest nieskłonna do rozmów, do dialogu i do kompromisu. Tutaj, tak jak zazwyczaj to bywa w tego typu systemach, władza jest zmuszona do tego, żeby rozmawiać. Ten strajk jest dużym strajkiem. W całej Polsce strajkuje około 100 tysięcy ludzi. I władza chce pokazać, że może rozmawiać, że spotyka się z robotnikami, ale tak naprawdę jest do tego zmuszona. Strajki osłabiają znacznie sytuację ekonomiczną i to staje się coraz większym problemem. Ten strajk trwa kilkanaście dni, nie działają porty, nie działa zaopatrzenie, nie działają stocznie, kraj ponosi coraz większe straty i to jest jeden z takich nacisków, pod którym władza musi się ugiąć do tego, żeby rozmawiać. Ale to nie znaczy, że ona jest słaba. Ona dysponuje całym aparatem przemocy, ma pełnię władzy i do upadku tego systemu jest jeszcze daleko. Profesorze, chociaż słyszałem o wielkiej roli porozumień, to komuna nie upadła w 1980 roku. Jaka więc dokładnie była ich rola i co one dały strajkującym? Najważniejszym osiągnięciem sierpnia jest zgoda na powstanie wolnych związków zawodowych. To porozumienie w Szczecinie zakłada, że te związki zawodowe będą działały w ramach komunistycznej konstytucji, ale porozumienia w Gdańsku otwierają drogę do tego, żeby powstały prawdziwe, wolne, niezależne związki zawodowe i tak naprawdę wtedy rodzi się Solidarność. I to jest wielki wyłom, to jest wielka zmiana. I to, że władza godzi się na ten postulat, jest ewenementem także w skali całego bloku Europy Środkowej i Wschodniej. Powstaje niezależny związek od partii, związek wyrażający rzeczywiście interesy robotników, ale no także wkrótce najważniejsza siła opozycyjna przeciwko
komunistycznemu systemowi. Do jego końca jest jeszcze daleko, 9 lat. Przyjdzie stan wojenny i koniec karnawału Solidarności w roku 81. Ale to, co wtedy się wydarzyło, narodziny Solidarności, jest na pewno wielkim osiągnięciem tego strajku, tych protestów i ludzi, którzy wtedy odważyli się i mieli odwagę przeciwstawić się władzy. Czy postulaty wywalczone przez strajki miały realne przełożenie na życie ludzi? Czy ich sytuacja poprawiała się? Władza chętnie zgodziła się na większość postulatów ekonomicznych, wiedząc od razu, że one będą trudne do spełnienia albo wręcz niemożliwe do spełnienia nawet w krótkim okresie czasu, także w państwach, które byłyby bogate. Sytuacja mieszkaniowa jest bardzo trudna, sytuacja zaopatrzenia jest bardzo trudna. Budżet jest w kiepskiej kondycji, Polska jest odcięta też od handlu międzynarodowego, więc można się zgodzić na postulaty, ale co do ich realizacji, myślę, że ci, którzy reprezentowali władzę, wiedzieli, że bardzo długo albo nigdy nie zostaną one spełnione, tak jak chociażby kwestia poprawy służby zdrowia. Do dzisiaj mamy z tym problemy. W przypadku postulatów politycznych wywalczono wolne związki zawodowe, ale utrzymywano nadal państwową, partyjną kontrolę nad mediami, nadal funkcjonowała cenzura, nadal byli więźniowie polityczni, ale ten pierwszy, najważniejszy wyłom został uczyniony, czyli zgoda na wolną, niezależną od partii organizację, reprezentację związków zawodowych, praw pracowniczych. Szczeciński sierpień to jedno z najbardziej znanych wydarzeń w naszym mieście. I tutaj pojawia się pytanie, czy tamte wydarzenia miały wpływ na to, jaki teraz jest Szczecin i szczecinianie? To jest też pytanie do Was, do młodych ludzi, czy historia, czy to, co działo się wtedy w sierpniu, ma dla Was znaczenie, czy ma dla współczesnych mieszkańców znaczenie. Wtedy rodzi się też legenda Mariana Jurczyka, przywódcy strajku, legenda Andrzeja Milczanowskiego, który pracuje w UPKM-ie i legenda, myślę, miasta, które jest zbuntowane, które jest niepokorne, którego mieszkańcy potrafią się przeciwstawić władzy, przeciwstawić się opresji, władzy, która jest niedemokratyczna, która ich okłamuje i którzy są w stanie w jakiś sposób wziąć odpowiedzialność za swój los, za także los następnych pokoleń. To są także miejsca, które dzisiaj widzimy, które są historyczne i które zawsze zostaną w tym mieście. To są także często historie naszych rodziców, czy dziadków, sąsiadów, więc myślę, że w tym sensie sierpień 80 przetrwał i to, że udało się wywalczyć powstanie Solidarności i cały ciąg zdarzeń, który doprowadził do tego, że Polska stała się krajem wolnym i demokratycznym 10 lat później, to jest ważna historia każdego z mieszkańców.